Koźlinach, dzięki staraniom historyków, samorządowców i organizacji pozarządowych, odbyła się uroczystość oraz inscenizacja plenerowa poświęcona odsłonięciu tablicy przypominającej jeden z najtrudniejszych okresów w historii Pomorza. Chodzi o rok 1920, gdy pomiędzy gospodarstwami Koźlin przebiegała dzieląca sąsiadów granica polsko-gdańska. W tej malowniczej miejscowości do dziś zachował się czytelny i nieprzekształcony układ dawnego przejścia granicznego. Jest on swoistym świadkiem trudnych uwarunkowań, w jakich przyszło żyć przez 19 lat tutejszym mieszkańcom. My dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy nie ma granic i tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy mieszkać w miejscu, w którym rodziny, w którym korzenie podzielone są na dwie części. Chcemy pokazać ten obszar, szczególnie właśnie młodym mieszkańcom, żeby wiedzieli, gdzie mieszkają, jaka jest historia tego obszaru, jakie unikalne tutaj następowały wydarzenia i żeby się powoli utożsamiali z tym obszarem, żeby nie traktowali tego tylko jako miejsce zamieszkania, ale również jako coś, co wzbogaca ich tożsamość, ich wartości. Żebyśmy pamiętali o tym, co dla nas jest najważniejsze. To już jest nasza historia, a dla naszych pokoleń, żeby to utrwalić. Widzimy za plecami, jest sporo osób, jest małe też zamieszanie się dzieje. Także ja, bardzo fajna rzecz, którą warto będzie powtarzać w przyszłych latach. Myślę, że wszyscy docenią to, co jest dla nas najwartościowsze, a zwłaszcza właśnie to nasza historia, bo to już jest historia. Ta, która jest już za nami, ta, która nas przeszła, okres międzywojenny, kiedy Polska odzyskała też niepodległość, bo w tym roku obchodzimy również stulecie. Myślę, że akurat wkomponowaliśmy się w tą datę, w tej niepodległości. Dzięki rekonstruktorom mieszkańcy i osoby przejeżdżające przez Koźliny mogły się przekonać, jak wyglądała kontrola graniczna na dawnej granicy polsko-gdańskiej. Niezwykle ważną częścią dbałości o miejsca historyczne jest zaangażowanie lokalnej społeczności. Są mieszkańcy, którzy są tym zainteresowani, mało, to są również pasjonaci, bo właściciel motoru jednego z tych zestawów to jest właśnie miejscowy mieszkaniec i to cieszy, to, że kultywują swoją tradycję, to, że pamiętają o tych, którzy tworzyli historię, prawda, i to, że oprócz pracy potrafią również spędzać miło czas. Widać, jakie jest zainteresowanie. Jest dużo widzów i dużo osób, którzy biorą udział w tym też, tak? Także bardzo miło spędzamy czas i rzeczywiście jest super. Dokumentowanie, sprawdzenie, co przewożą, jeszcze ci dodatkowi przemytnicy, bardzo fajnie. Naprawdę mi się bardzo podobała inscenizacja, jeszcze na takiej fajnej nie byłem. Tego typu rzeczy są naprawdę potrzebne i one pokazują ludziom, że ta historia oprócz tego, że jest żywa, ale też jest namacalna i zdecydowanie łatwiej jest moim zdaniem tego typu historię zrozumieć. Choć dziś żyjemy w świecie pozbawionym granic, to pamięć o ich istnieniu przypomina nam o tym, żeby nie pozwolić, by znów nas podzieliły. Polecamy również zobaczyć Powiat Gdański, Wydział Komunikacji w Nowej Odsłonie oraz Trasy Rowerowe w Powiecie Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij zasubskrybować kanału.